Spójrz na podpunkt A. Tutaj przyrównajmy do siebie te dwa wzory funkcji, czyli możemy zapisać, że x kwadrat odjąć 1 równa się 4x odjąć 5. No i teraz wszystkie wyrazy z prawej strony przeniesiemy na lewą i zredukujemy wyrazy podobne, aby tutaj móc rozwiązać to równanie kwadratowe deltą. X kwadrat mamy tylko tutaj, odjąć 4x i minus 1 plus 5 to będzie 4. No i teraz faktycznie możemy już wykorzystać deltę, czyli zapiszmy, że a wynosi 1, b minus 4, natomiast c jest równe 4, a delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. No to mamy tak, minus 4 do kwadratu, no bo mamy b kwadrat to 16, odjąć 4 razy a razy c, czyli 16 odjąć 16 da nam 0. Zatem skoro delta wynosi 0, to mamy tylko jedno rozwiązanie takiego równania. Zapiszmy, że x0 to minus b przez 2a, czyli minus b to będzie 4, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, czyli mamy dwójkę. Zatem już wiemy, że te dwie funkcje będą miały tylko jeden punkt wspólny. No i teraz w miejsce x podstawiamy dwójkę, czyli y równa się 4 razy 2 to 8, 8 odjąć 2 to 3. Zatem rozwiązaniem tego układu równań jest para liczb 2 oraz 3. No i teraz spójrzmy na wykresy, jak możemy je sporządzić. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wykres tej funkcji, może najpierw na tą spójrzmy, to będzie funkcja kwadratowa, czyli do jej narysowania wykorzystajmy sobie tabelkę. Czyli na początek wyznaczmy wierzchołek paraboli, zatem P, a więc pierwszą współrzędną możemy policzyć ze wzoru minus B przez 2A, czyli oczywiście w przypadku tej funkcji nasze A to będzie 1, B będzie równe 0, natomiast C minus 1, bo rysujemy taki wykres, czyli tak, minus B to będzie nadal 0, 0 przez 2 to dalej 0, czyli pierwsza współrzędna wierzchołka wynosi 0, czyli to będzie nasz x w wierzchołku, czyli jeżeli w miejsce x podstawimy 0, to oznacza, że nasz y to będzie q, czyli druga współrzędna wierzchołka. No to podstawmy. 0 do kwadratu to 0, odjąć 1 minus 1, no i mamy wierzchołek. No i zaznaczmy sobie, mamy tak 0 minus 1 ten punkt. No i może jeszcze podstawmy w miejsce x minus 1, czyli minus 1 do kwadratu to będzie 1, 1 odjąć 1 to 0, czyli mamy punkt minus 1, 0, no i symetrycznie punkt 1, 0 zaznaczamy. No i minus 2, minus 2 do kwadratu 4, 4 odjąć 1 to 3, czyli mamy punkt minus 2, 3, no i symetrycznie 2, 3. Następnie zauważcie, że a wynosi 1, czyli jest dodatnie, a to oznacza, że parabola ma ramiona skierowane do góry. No i mamy wykres takiej funkcji. Jeżeli chodzi o wykres tej pierwszej funkcji, to będzie dużo prościej, ponieważ jest to funkcja liniowa, a wykresem funkcji liniowej jest prosta. No i podstawmy sobie w miejsce x 1, a następnie podstawmy na przykład trójkę, czyli 4 razy 1 to 4 odjąć 5 minus 1, 4 razy x, czyli 4 razy 3, 12 odjąć 5, 7, czyli mamy punkty o współrzędnych 1 minus 1, czyli 1 minus 1 tutaj oraz 3 i 7 w tym miejscu. No i teraz, jeżeli te punkty sobie połączymy w ten sposób, no to otrzymamy wykres tej funkcji. Oczywiście, no tutaj nie kończy się nasz wykres, możemy sobie tą funkcję tutaj przedłużyć. No i wówczas tutaj będzie ten jeden punkt wspólny, odczytujemy jego współrzędne, mamy punkt 2, 3, czyli to będzie x, to będzie y. No i zauważcie, że zgadza nam się to z tym, co wcześniej obliczyliśmy. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj także najpierw algebraicznie rozwiążmy ten układ równań, czyli przyrównamy do siebie dwa równania, czyli mamy 2x kwadrat plus 3 równa się minus 4x plus 1, no i wszystkie wyrazy z prawej strony przeniesiemy na stronę lewą, żeby tak spokojnie móc sobie rozwiązać równanie kwadratowe.
No oczywiście jeszcze uporządkujmy i zredukujmy wyrazy podobne, czyli układamy od najwyższej do najniższej potęgi nasze wyrazy. 3 odjąć 1 to będzie 2, równa się 0. No i możemy obie strony tego równania podzielić przez 2, to będą po prostu mniejsze liczby. Czyli mamy x kwadrat plus 2x plus 1 równa się 0. No oczywiście moglibyście także tutaj wyznaczyć już deltę, gdzie a to 2, b to 4, c równa się 2. Wynik byście otrzymali dokładnie taki sam, takie same rozwiązanie. No i teraz tak, my tutaj sobie wyznaczymy deltę, a więc a wynosi 1, b jest równe 2, c wynosi 1, a delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli 2 do kwadratu 4, odjąć 4 razy 1 razy 1, czyli mamy 4 odjąć 4, czyli 0. To oznacza, że mamy jedno rozwiązanie, które wyznaczymy ze wzoru minus b przez 2a, czyli może tu obliczmy, minus b to minus 2, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, zatem x wynosi minus 1. No i teraz tak, tutaj mamy to równanie, tą funkcję liniową, no i w miejsce x podstawimy minus 1. Czyli y to minus 4 razy minus 1, czyli 4, 4 plus 1 to 5, no i mamy rozwiązany układ równań, zapiszmy odpowiedź, x to minus 1, y jest równy 5. Przejdźmy teraz do interpretacji geometrycznej, czyli jeżeli chodzi o wykres takiej funkcji, no to oczywiście no możemy najpierw narysować sobie na przykład wykres funkcji kwadratowej, czyli o wzorze 2x kwadrat, a następnie przesunąć ją o wektor 0, 3. Możemy postąpić w ten sposób, to jest pierwsza metoda, czyli ta funkcja miałaby wierzchołek w punkcie 0, 0, no bo mamy funkcję 2x kwadrat, czyli tu, ale ponieważ mamy przesunięcie o wektor, to przesuwamy o 3 jednostki do góry, dlatego wierzchołek znajduje się w tym miejscu, a pozostałe punkty należące do wykresu możemy obliczyć z tabelki. Drugi sposób, możemy na przykład wyznaczyć P. Czyli minus b przez 2a, no to tak, minus b, no to zauważcie, że b będzie równe 0, czyli mamy 0 przez 2 razy a, 2 razy 2 to 4, zatem pierwsza współrzędna wierzchołka wynosi 0. No i teraz jak stworzymy tabelkę, to oczywiście pierwsza współrzędna wierzchołka to nasze p, to w punkcie to będzie x, czyli jeżeli w miejsce x podstawimy 0, no to mamy 0 do kwadratu to 0, 0 razy 2 to 2 plus 3, 3 i w ten sposób także już zapiszemy sobie, zaznaczymy wierzchołek tej funkcji. Gdy mamy wierzchołek, podstawmy na przykład jeszcze minus 1 oraz podstawmy na przykład 1 do wzoru i wyznaczmy kolejne punkty, czyli minus 1 do kwadratu to 1, 1 razy 2 to 2, 2 plus 3 to 5. No i tutaj także będziemy mieli piątkę, czyli punkt minus 1, 5 mamy tutaj, no i punkt 1, 5 w tym miejscu. Ramiona paraboli będą skierowane do góry, ponieważ a wynosi 2, a jest dodatnie. No i mamy wykres tej funkcji, natomiast tutaj, ponieważ jest to funkcja liniowa, to wykresem tej funkcji będzie prosta. Ale oczywiście tabelkę sobie wykonajmy. No i podstawmy na przykład w miejsce x, no niech to będzie minus 1, a następnie podstawmy, no niech to będzie na przykład 2. No to tak, minus 4 razy minus 1 to 4, 4 plus 1 to 5. No i gdy podstawimy dwójkę, minus 4 razy 2 to minus 8, minus 8 plus 1 to minus 7. Czyli mamy punkt minus 1, 5, no ale zauważcie, że w ten sposób już wyznaczyliśmy pierwszy punkt wspólny, no bo jeszcze nie mamy pewności, ile tych punktów będzie. No i zaznaczamy ten punkt, czyli mamy 2 minus 7, czyli ten punkt będzie znajdował się gdzieś tutaj niżej. Jeżeli teraz połączymy sobie te punkty, czyli narysujemy wykres o takiej funkcji, taki wykres, no to wtedy widać, że faktycznie no, ten układ równań ma tylko jedno rozwiązanie, które znajduje się tutaj, bo jest to punkt przecięcia paraboli z naszą prostą, no i mamy współrzędne tego punktu równe minus 1, 5,
mamy x, mamy y, no i faktycznie to nam się pokrywa z tym, co obliczyliśmy wcześniej. No i spójrzmy jeszcze na podpunkt C. Tutaj najpierw musimy doprowadzić sobie to pierwsze równanie do troszkę innej postaci, czyli zostawimy ten wyraz z y po lewej stronie, a całą resztę przeniesiemy na prawą stronę, czyli mamy minus x odjąć 1, a to drugie równanie na razie przepisujemy bez zmian. No i nie chcemy mieć tej jednej i drugiej przy y, czyli obie strony równania mnożymy przez 2. Zatem y to minus 2x odjąć 2, natomiast tutaj mamy minus 1 drugą x kwadrat. No i teraz tak, tu mamy y, czyli możemy te wzory do siebie funkcji przyrównać, czyli minus 1 druga x kwadrat równa się minus 2x odjąć 2. No i wyrazy z prawej strony przenosimy na stronę lewą, czyli plus 2x dodać 2 równa się 0. Jeżeli chcecie się pozbyć na przykład tego ułamka, to możemy obie strony pomnożyć przez 2, ale to w takiej postaci już zostawmy. No i teraz wyznaczamy deltę, czyli a to minus 1 druga, b wynosi 2, natomiast c jest równe 2. No to lecimy z deltą. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli 2 do kwadratu to 4, odjąć 4 razy minus 1 druga i razy 2, czyli mamy tak 4, dodać 2 razy 2, czyli dodać 4, równa się 8. Jeszcze sprawdźmy, liczba ujemna razy dodatnia da nam wynik na plusie. 4 razy 1 druga to 2, 2 razy 2 to 4. Wszystko się zgadza, czyli taka delta nam tutaj wychodzi. A więc ponieważ delta jest dodatnia, obliczamy pierwiastek z delty. No i 8 to 4 razy 2, pierwiastek z 4 to 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 2, ta dwójka nam pod pierwiastkiem pozostaje. Skoro delta jest większa od 0, no to także wiemy, że mamy dwa rozwiązania. Pierwsze to minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, a drugie to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. No to tak, minus b to będzie minus 2 odjąć 2 pierwiastki z 2 przez 2 razy a, 2 razy minus 1 druga to minus 1. Czyli przede wszystkim no, nie zostawiamy tej minus jedynki w mianowniku, tylko ten minus włączymy do licznika, a minus nam zmieni znaki. Czyli mamy wówczas 2 dodać 2 pierwiastki z 2 przez 1, czyli 2 dodać 2 pierwiastki z 2. Podobnie obliczamy drugi przypadek, czyli minus 2 dodać 2 pierwiastki z 2 przez minus 1. Pozbędziemy się tego minusa z mianownika, czyli włączymy go do licznika i mamy 2 odjąć 2 pierwiastki z 2 przez 1, czyli 2 odjąć 2 pierwiastki z 2. Gdy mamy wyznaczone 2x, no to wracamy sobie do wzorów naszej funkcji. Tu mamy tą funkcję liniową i w miejsce x będziemy dane wartości podstawiali. No może sobie jeszcze przepiszmy ten wzór, bo tutaj troszkę liczenia będzie. Czyli 2x odjąć 2, jeszcze spójrzmy, minus 2x odjąć 2. No to podstawmy. Żeby wyznaczyć pierwszego y, podstawimy sobie to wyrażenie w miejsce x, czyli mamy minus 2, otwieramy nawias. 2 dodać 2 pierwiastki z 2, dodać, odjąć jeszcze oczywiście i odjąć jeszcze 2, tak jak mamy tutaj. Minus 2 razy 2 to minus 4, minus 2 razy 2 pierwiastki z 2 to minus 4 pierwiastki z 2 i odjąć 2. Czyli otrzymamy tak, minus 4 pierwiastki z 2 odjąć 6. Natomiast drugi y to będzie minus 2 razy 2 odjąć 2 pierwiastki z 2, no i jeszcze odjąć ta dwójka. Czyli minus 4 dodać 4 pierwiastki z 2 odjąć 2, czyli może zapiszmy najpierw wyrażenie z pierwiastkiem, 4 pierwiastki z 2 odjąć 6. No i zapiszmy rozwiązanie, takie będzie troszkę bardziej skomplikowane. Czyli tak, pierwszy x, no nawet bez tej jedynki możemy sobie po prostu zapisać x, to będzie 2 dodać
2 pierwiastki z 2, a wówczas y to minus 4 pierwiastki z 2 odjąć 6. Następnie mamy teraz drugiego x, który wynosi 2 odjąć 2 pierwiastki z 2, a y wówczas to 4 pierwiastki z 2 odjąć 6. No i teraz spójrzmy na interpretację geometryczną, czyli w sumie wracamy sobie do tego miejsca, no bo także musimy do takiej postaci doprowadzić oba równania, czyli najpierw narysujmy wykres takiej funkcji. Czyli ponieważ mamy x w pierwszej potędze, to wiemy, że wykresem tej funkcji będzie prosta, ponieważ jest to funkcja liniowa. No i wybierzmy x. Na przykład wybierzmy sobie jako x minus 1, wybierzmy minus 2, no i na przykład jeszcze wybierzmy 1. Liczymy, czyli minus 2 razy minus 1 to 2, 2 odjąć 2 to 0, podstawmy minus 2, minus 2 razy minus 2 to 4, odjąć 2 to 2, minus 2 razy 1 to minus 2, odjąć 2 minus 4, czyli mamy minus 1, 0, minus 2, minus 2, minus 2, 2 oczywiście, czyli minus 2, 2 tutaj i 1, minus 4 w tym miejscu, łączymy i to jest wykres tej funkcji. Jeżeli chodzi o funkcję kwadratową, bo tu mamy x w drugiej potędze, no to jej wykresem jest parabola. Wiemy, że ramiona będą skierowane w dół, ponieważ a jest ujemne, czyli ten współczynnik przy x w drugiej potędze. No i nie ma problemu z wierzchołkiem, ponieważ mamy funkcję o postaci w postaci y równa się ax kwadrat, czyli wierzchołek będzie w punkcie 0, 0, czyli sobie zaznaczamy. No i na przykład pod x podstawmy jeszcze dwójkę, czyli 2 do kwadratu to 4, minus 1 druga razy 4 to minus 2, czyli mamy 2 minus 2 ten punkt. No możemy ten punkt sobie także symetrycznie zaznaczyć. Łączymy ramiona paraboli skierowane w dół, no i szukamy punktów przecięcia. No jak widzicie, mamy tutaj pierwszy punkt przecięcia w tym miejscu. No i na tym wykresie nie było tak dokładnie widać, że tutaj jest także drugi punkt przecięcia, czyli sobie troszkę ten wykres powiększyłam. I teraz zobaczcie, już wyraźnie widać, że tu mamy pierwszy punkt wspólny, tu mamy drugi punkt wspólny. Natomiast tak jak widzicie, bardzo ciężko byłoby odczytać współrzędne punktów wspólnych tych dwóch prostych, dlatego w takich przypadkach zdecydowanie lepiej sprawdza się ta metoda algebraiczna. Gdy to sobie po prostu wyliczycie, to spokojnie współrzędne tych punktów możecie podać.